mnie muza po 6 latach. Dużo czasu minęło, zanim udało nam się w końcu ją wydać. Wiem, że kilka podejść było, żeby zrobić premierę. I się nie udawało. Nie udawało się, bo dużo koncertów, plus jeszcze takie dodatkowe sytuacje nieprzewidywalne. Jak to czasami zdrowie zaczęło szwankować. Lata wiadomo, już 30-lecie zespołu, to nie jesteśmy nastolatki. Także chcieliśmy wcześniej i mało brakło, żeby było 2 lata wcześniej, ale jest teraz i cieszymy się, że jest akurat w tym roku. Jeśli będziemy, to jest pierwsza płyta. To jest szczególna okoliczność, jak trafiłeś do zespołu. Powiedz mi, czy wcześniej pracowałeś z Gangiem Olsena? Czy z Gangiem Olsena się inaczej pracuje niż z Jamem? Czy jednak jest pewien podobieństwo? Jest podobieństwo ze względu na, że tak powiem, rejon, z którego pochodzi zespół. A po drugie rodzaj muzyki, który to też jest ważne. Takim nagraniu płyty. No, jest atmosfera taka fajna, bardzo dobrze. Nie miałem kłopotu, że tak powiem, ze strony zespołu z tym, żeby się tam wpasować. Myślę, że to się udało. Oczywiście. I atmosfera właśnie, że jest fajna. Jest zupełnie inna, kiedy są włączone kamery. Kamera trochę spina kapelę, ale wydaje się, że jesteśmy w ogóle incognito, czy w ogóle nikt nas nie obserwuje, czy nie skręca na kamerkę, wtedy się czujemy już totalnie swobodnie i widzieliśmy w tych stawkach. Kiedy było totalnie na luzie, to jest troszkę inaczej niż teraz. Jak pracowaliście nad tą płytą? Wspólnie, czy na każdy z osobna w domu Kieleszek pracował tu szczególnym numerem, jak potem się spotkaliście w studiu? Wiesz co, myśmy nagrywali to, wiesz, na takie już demówki swoje, przesłuchiwali w domu i każdy tam sobie dorabiał. Teraz są takie możliwości, że to nie jest kłopot. Na płyty też był trzy lata temu. No, tak się to, że tutaj powstawały etapy. To się jakby ograło, nie? To wszystko tak jakby zostało ograne na żywo. Znaczy nie cały materiał, ale a propos praca nad płytą, to się tak odbywa, żebyśmy nagrywali próby wspólnie tam. Czasami kogoś nie było, to i tak żeśmy się to nagrywali, przesyłali mailami i potem kto przychodził, już miał nowy pomysł na aranż, że tu był cały czas szlifowany ten diamencik. Pierwszy numer z tego diamenciku powstał już chyba 2 lata temu, bo mniej więcej 2 lata, 1,5 roku temu pierwsze 2 numery pojawiły się już na koncerty, zaczęliście je ogrywać. Zgadza się. Nawet 3, bo jeszcze w pierwszym chyba z nowej płyty to był jeszcze źle, znaczy jak to nie masz pewności, tak? To był pierwszy gram. Czyli jesteś nie dla mnie. Ty jesteś nie dla mnie, no. Potem a potem koniecznie do przodu. To tak, te 3 jako pierwszy wystartowały. A na festiwalu Ryśka Partyzant chyba? Tak. Pierwszy raz. Pierwszy raz i w zasadzie chyba jedyny. Nie, jeszcze mam. Jeszcze był gram, ale jeszcze przed tym numerem, no, też to powoli to wszystko. Teraz zobaczymy, jak to wystartuje. No dzisiaj, czyli 16 listopada jest ta premiera oficjalna. No i jak to pójdzie, to może będzie więcej utworów. Przypuszczam, że będzie więcej utworów z nowej płyty. A jak fani przyjęli te numery? Bo ci fani to słyszeli je na koncertach, prawda? Mieli okazję się już otrzaskać z waszym nowym materiałem. Dobrze, że nie z całym etapami wchodziło. Ja tak obserwuję, że ze sceny widać, że ludzie znają już nawet tekst, już mają te utwory. Wystarczy raz zagrać już przez YouTube, już to leci. Także tak, nie ma tajemnicy, nie ma zaskoczenia, ale na przykład przy utworze Szara Mgła, który jest taką baladą dość tajemniczą, to zauważył nasz światłowiec, zauważył, że na początku ludzie tam szemrali, a potem nastała cisza w jakimś domu kultury, żeśmy grali. I nagle wszyscy zaczęli się wsłuchiwać w tekst. I to po prostu to jest najlepszy dowód na to, że to wszystko na razie dobrze działa. Czyli to wciąga. Czy nie deprymuje ci fakt, Jasiu, że niektóre osoby wciąż mówią, że jesteś zastępcą Pawła Bergera? Czy to nie jest ciężar dla ciebie? To był ciężar na początku, ale akurat to
to jest cała historia, bo z Pawłem się znam dobrze, bardzo dobrze nawet powiedzieli, jak żeśmy jeździli z Kangiem Olsena jako support przez 3 lata, było tak, żeśmy często nocowali w hotelu w jednym pokoju, bo taki układ. Także no trudno jakby powiedzieć, no nie ciąży nic na mnie takiego. Jeszcze bardzo fajnie się stało takie fakty, że koledzy mnie normalnie przyjęli, wchłonęli, dali mi wolną rękę a propos moich dźwięków. Wiesz, zastępować Pawła, czy następcą być Pawła, to jest naprawdę duże wyróżnienie dla mnie. A jak zespół przyjął Gnasia? Bardzo dobrze. Chcę, żeby Cezar powiedział, znalazł się ze wcześniejszych takich zdarzeń, że jeździliśmy w jednym autobusie, to były piękne wtedy lata. Także i ten kontakt Pawła z Jasiem był bardzo bliski. Myśmy też się znali prawie z całym składem na Golcyna. Także to wszystko jakoś przebiegło naturalnie. Wiadomo, że otrzymaliśmy straty, bo to przez te lata grania to strasznie na nas podziałało, ale ja się potem jak wkroczył, rozbawił towarzystwo i Mirka, córka Pawła go bardzo polubiła, także to potem wszystko się tak fajnie poukładało, że myślę, że już teraz to co najlepsze przed nami. 6 lat. No to już kawał czasu, się tak wydaje. Otwiera się nowy rozdział, czy to cały czas jeden, ten sam rozdział, 30-letni rozdział dżemu? Bo trudno przewidzieć, bo chcemy grać. No wiadomo, że czasami potem jak jest tych koncertów za dużo, to już następuje zmęczenie. Nawet iskrzy między ludźmi, to samo życie chyba. Ale ogólnie potem nawet jak są jakieś takie sytuacje sporne, potem to mija. Spotkamy się przy piwie, dogadujemy się, że potrafimy nawet jak gdzieś tam zaiskrzyć i coś jest nie tak towarzysko, to potem to wszystko jakoś się rozpłynie po kościele i jest dobrze. Tak jak to Leszek mówił, że my się częściej spotykamy niż z rodzinami, także jak tak policzyć, to koncertów w roku jeszcze często jest tak, że cały dzień trzeba pojechać, drugi dzień zagrać i cały dzień wracać, nie? Także to już można zrobić z tego 300 dni, no, tak, na okrągło licząc. A i w domu też każdy ma swoje problemy, a tu kurczę, tu się jest z kumplami, no. To jest inna sytuacja, także zawsze się da wyjaśnić temat. Tak nie jest. Się dogaduje skład, że te tarcia oczywiście naprawdę no to, żeby nie oszukiwać, no, że też muszą być, bo wiadomo, to się wykuwa czasami w ogniu, ale całokształt jest rewolucyjny. A druga rzecz, taką, którą zauważyłem, że zawsze, jak przez te 6 lat, które grałem zawsze, jak jest jakiś urlop wakacyjny, to każdy z członków zespołu ma ten sam problem, że po tygodniu przerwy już go nosi. Czyli 2 tygodnie urlopu to już człowiek się cieszy z taką radością i wszystkich kolegów starszych, których pytałem, to jest ten sam odruch. Nawet po tych 30 przeszło latach, bo już będzie dużo dłużej niż 30 lat. Myślałam, że sobie pocztuki wysyłać i nic nie. Ale to działa w obie strony, że za długo się jest na trasie, to czym tęskni za domu, a pokłóciliście się kiedyś tak, że nie wiem, przyszłość zespołu zawiesiła na włosku? Ale to zależy kto z kim. Paweł budzi. Kto jest największym awanturnikiem w dżemie? No, to by się obraził, gdyby się to powiedziało jawnie. Ale myślę, że różne są te parametry, to wiadomo, że to tam choleryka Sabinika, że romantyk też. Różne są momenty, ale się okazuje, że właśnie wtedy, jak jest groźnie, gdzieś to się rozpływa po kościach, że nigdy, no, czasami iskrzenie było powiedziane, że jest, ale no, jak ty to widzisz? Czy to zawsze się... Moim zdaniem jest dobrze. Ja miałem taką fajną nauczycielkę w podstawówce, która powiedziała, że lubi mieć klasę chłopców, bo się pokłócą, a za godzinę już grają razem w piłkę. To jest bardzo chyba podobne, że nie ma czegoś takiego, że na śmierć i życie i się nie rozmawia ze sobą przez tam pół roku. Po prostu jest spięcie, a później za chwilę już jest wspólne wyśladowanie i się wszystko zgadza. Ale trzeba też uważać na wypowiadane słowa, że jak to mówisz, że są za grube,
To też może być... Macie cichy dni. No, aż tak nie ja chyba, nie? Ja tak nie wiem, czy ja nie, ale powiedzmy jeden wieczór. No przecież tam wieczór, kiedy nie ma koncertu. Ale różne takie, że z tym się człowiek czuje lepiej, z tym lekko pośrednio, z tym trochę bardziej, tarcie jest więcej. A czy to wcale nie znaczy, że kapela istnieje, że trwa tak długo, że to jest jednak nawet na świecie, to jest fenomen, mi się wydaje, że kapel, który grają tam 30 lat układem, to też można nawet brać wcześniejszą datę, że tam był chyba nie 9, a 4, że jeszcze 5 lat można by dodać, że 94, także mogłoby być za niedługo 36, no to jest kawał czasu. Tak, powiedział, że jesteście polskimi Rolling Stonesami. No co chwilę, to że im się trochę tej powodzi. My tutaj widzisz paluszki. Ale ciszę, Janka, się nas, bo to nie razem bardzo dobrze. To ten, jeszcze, że tak skończę, to granie właśnie łagodzi. Jak przed koncertem jest zwada, to po pierwszych dźwiękach od razu są tak zwane cheesy i wszystko pasuje. Po dwóch godzinach koncertu już się zapomina o tym, że był problem. Także dużo Leszek też potrafi rozładować emocji między muzykami, także nasz menadżer jest naprawdę bardzo dobrym katalizatorem. Kolejnym czemu. Powiedział też gdzieś w wywiadzie, że zespół jest jak rodzina, też, gdzie też są ciche dni, właśnie jakieś tarcia, ale ogólnie, jak to w rodzinie, wszyscy zawsze się spotykają przy takich sytuacjach jak święta, też mamy takie spotkania z panami. Także rodzina o tym się jakoś integruje. No wiadomo, że jakby rodzina tylko się obejmowała i wizyty robiła, to by było nawet dziwne. Najlepiej to widać. Może to wyglądało wiesz na kozarostę. Najlepiej to widać na tym, przy takich sytuacjach, jak ktoś z zewnątrz zaatakuje zespół, nie? Że kogoś obrazi, że coś tam się wydarzy, to od razu cała tak zwana kolona, już wszyscy, kto to, co to, dlaczego? Nie, nie, nie odpuszczamy, nie mogę. Ciebie dotyczy? Nie. Ale są tak zwane starty, że jak to, co Adamowi coś ten powiedział, już jest wiesz, taki czas, od razu nerwowy klimat i wszyscy jeden za drugim. Panowie, jeden za drugim. Beno i Maciek parę dni temu zgodnie stwierdzili, że Muza jest jedną z najlepszych płyt w dyskografii współczesnej. A na drugi ja się nie dam. Mi się podoba, że ostatnie dziecko jest zawsze najładniejsze. Że tak się do tego podchodzi. Dopiero po czasie to się jakoś wyrównuje i człowiek nabiera obiektywizmu. Ale że jest brzmiąca najlepiej, że jest najnowocześniej zrealizowana i my też jednak trochę ciągle się jeszcze doskonalimy i warsztatowo i moim zdaniem jest tu kawał dobrej muzyki. No, dla mnie to jest takie, że tak powiem, pierworodne, a propos zespołu, że także zobaczymy jak reakcja, jaka nastąpi u odbiorców. Wiadomo, że tam w rodzinie wszystkim się będzie podobało. Czyli już macie poznane na gwiazdkę w razie czego? Tak, zobaczymy potem, jakie też po jakimś czasie wiadomo odgłosy na temat tej płyty właśnie fanów, że jak oni to przetrafią dodatkowo. My już to tutaj przetrafiliśmy, chociaż ciągle to trafimy. Że jeszcze się zmagamy i całość jeszcze nie jest tak ogarnięta. Ale powolutku co następne spotkanie jest jak przy setku mi się bardziej podoba niż przy pierwszym, to znaczy, że płyta jest bardzo dobra. A jak się dzieje odwrotnie, to znaczy, że może nie bardzo. Także trzeba poczekać na te setne przesłuchania. Panowie życzę, żeby zażarło przede wszystkim na koncertach. Zapraszam. Dzięki serdeczne. Dzięki.